Nie ma takich. W Łowiczu takich nie ma i gratulujemy wam tego, także, że jeżeli jest jeszcze jakaś osoba, a tutaj pan potwierdza, że często korzysta z dobrodziejstw 24 godziny. Thank you.
Wielkim sentymentem. Mam nadzieję, że dołączycie do grona sympatyków tego utworu.
Chciałem zapytać, ale chyba nie muszę. Prosimy perkusistę. Jakbyśmy byli przy barze, to byśmy powiedzieli w ogóle innego sformułowania użyli, ale w związku z tym, że to jest koncert, to tu już nas naprawdę ostatni raz, dobra? Po tym utworze jest open bar, tam za namiotem, open bar.
W Pradze. Zarobieni są, tak? COVID był, jeżdżą, teraz koncertują. Szanowni, ja was bardzo proszę, żebyście się jeszcze nie rozchodzili, bo nadszedł ten moment, kiedy będziemy się żegnać. Ja szczerze mówiąc, spędziłem z wami tutaj dwa dni, mówiąc do was i starając się, żeby było jak najlepiej, jak najweselej. I szczerze mówiąc, łezka kręci mi się wokół, bo to był fantastyczny weekend z pszczołami, z wami. I to były dwa dni pięknej, cudownej energii. Ja teraz zerkam. No i drodzy państwo, może nie gra na wielu instrumentach, ale to jest człowiek orkiestra. Panie Marku, prosimy do nas. Człowiek orkiestra. Dla niego też ogromne dziękujemy i brawa, bo to on jest głównym organizatorem tych fantastycznych dni. To on umiłował sobie pszczoły najbardziej w sercu, też wnuczęta chyba też, panie prezesie. Szanowni państwo, przed wami zasługuje na gorące brawa i na gorące dziękujemy pan Marek Borowski, prezes Mazowieckiego Związku Pszczelarskiego, główny organizator tych dwóch cudownych dni. To pan Marek otwierał i pan Marek zamknie obchody ogólnopolskich dni pszczelarza. Panie Marku, panie prezesie, gratuluję, oddaję głos. Szanowni państwo, no cóż ja mogę powiedzieć, zmęczenie, ale warto było. Specjalnie to dla miasta Łowicza i dla nas, dla Łowiszaków, dla nie tylko, dla powiatu łowickiego, dla wszystkich. Szanowni państwo, trzydniowa impreza to jest naprawdę charówka.